Świdnica czy Słupsk także mają swoją szansę, że Polska to nie tylko duże, rozwijające się miasta jak Wrocław, Warszawa czy Gdańsk, ale to właśnie takie małe ojczyzny jak Bolesławiec. I ja chciałbym być prezydentem i ambasadorem właśnie takiej Polski na świecie. Nie wstydzę się mówić o obcych językach. Znam polski, chyba całkiem nieźle mi idzie, jak Państwo widzicie, ale znam też inne języki. I uważam, że prezydent Polski powinien być właśnie takim towarem eksportowym. Powinien być właśnie takim ambasadorem wszystkich Polek i Polaków. Dlatego wczoraj, oglądając konwencję pana prezydenta Dudy, dla mnie dużym zaskoczeniem było, że nie wykorzystał tej wielkiej szansy, kiedy wszyscy z nadzieją patrzyliśmy na to, że przedstawi nam exposé męża stanu, że opowie o programie, o wizji Polski. A co zobaczyliśmy? Nudę. Duda, nuda. Niestety. Zobaczyliśmy też po raz kolejny prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który tak naprawdę był prawdziwą gwiazdą tej konwencji. I to było największe zaskoczenie, ponieważ spodziewaliśmy się, że po 5 latach prezydent Duda odetnie tę pępowinę, stanie się niezależnym politykiem, a konwencję zdominował Jarosław Kaczyński. Za mną stoją ludzie. Za mną są ludzie. Ale ja za sobą nie mam prezesa partii. Ja nie muszę wykonywać jego rozkazów. Bo ja wykonuję rozkazy tych ludzi, Polek i Polaków. Bo to oni wybierają prezydenta.